Powstanie galerii Goplana w Lesznie nie oznacza śmierci handlu na Starówce. Tak przynajmniej twierdzą naukowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego, którzy na zlecenie miasta wykonali kolejną ekspertyzę. Została ona niedawno ujawniona i jakby potwierdza to, co wcześniej przynajmniej radni prawicowi miasta Leszna uważają, zatwierdzając zmiany w planie zagospodarowania centrum miasta. Oczywiście jest też grupa oponentów, zwłaszcza wśród kupców i kamieniczników, którzy twierdzą coś zgoła przeciwnego, że pojawienie się kolejnej galerii w Lesznie spowoduje tak zwaną kanibalizację, czyli że Galerie będą się nawzajem zjadać, bo, bo, bo sklepy podobnych branż, czy nawet tych samych marek będą w obu galeriach i w efekcie gdzieś będzie musiał sklep paść. Oczywiście nie wiemy jak to, jak to będzie wyglądało, przekonamy się pewnie za kilka lat, gdy owa galeria Goplana powstanie. Wiemy, że są z nią problemy, na razie nie wykupiono nawet kamienic, które miały być przez inwestora zagospodarowane. Pozostaje tylko wierzyć naukowcom, będziemy mogli za parę lat zweryfikować ich opinie, a póki co zapraszam do lektury najnowszego wydania Panoramy Leszczyńskiej, w tym między innymi tekstu na ten temat.